Hej, witajcie, z tej strony Gilatki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny z gry Roblox, moi drodzy. War Age Tycoon, czyli bardzo fajny tycoon, w którym podobno będziemy w stanie przechodzić przez najlepsze kolejne ery. Czyli na początku będziemy totalnym noobem, ale potem powinniśmy stać się prawdziwą, możliwą, oczywiście potęgą, więc zaczynamy od spawnera. Jest rzeczywiście taki pierwszy prosty człowiek, proszę bardzo. Stone Age, era kamienia. Możemy go ewoluować, nie stać nas. I dostanie sztylet. Dobra, i to jest za 125. Czyli to są zwykłe jednostki, a to są jednostki strzelające. Tu się raczej nic nie dzieje w tym momencie. Czy ja dostaję... A tu dostaję od ciebie pieniądze. Aha, ha. Auto collect i razy dwa pieniądze. I tu są... Aha, bo my tu budujemy naszą bazę stricte. Czy mam brać od ciebie te 10 dolarów? Jakby 20 dolarów? Ło, idzie pierwszy! Proszę bardzo, idzie się bić. Idzie się bić. Ja mam pistolet. Chyba nie mogę go postrzelić, liczę na to, szczerze mówiąc. Bo on kosztuje, czy nie? On... A, bo to jest open mutation. Dobra, czyli on się sam będzie generował raz na jakiś czas. Dobra, bardzo fajnie. Najpierw pójdę za nim. On będzie chyba z innymi uga-buga się bić. Zobaczymy. Tam niektórzy żołnierzy mają. Halo, to się nie... Jakby, to nie te czasy. 4 na sekundę zarabiam. Też widzę, to nie jest zbyt wiele. Idę ci pomóc z tym gnomem. Dobra, pokonałem go. Neandertalczyk. To jest gościu z łukiem. Dobra, idziemy. Dawaj, gościu. Pokonamy ich. Tu jest mumia. A, czyli my mumię możemy mieć zaraz. Dawaj, tłucz go! Tłucz go, dawaj! Dawaj! Dobrze! O, ktoś do mnie strzał, nie? O Boże, rycerz! A! Dobra, stówka! A! Dawaj, Neandertalczyk, leżysz! Pu, 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 pu. 40, dobra, ile dostaniemy za tego kolesia? To jest kawalerzysta jakiś, kawalier. Dobra, kawalerzysta to raczej 125. A tu gdzieś był żołnierz. Flamer, dobra, to słuchaj, ty jakby nie podchodź do mnie za bardzo. 200! O kurde, to jakiś Rzymianin, legionista. Haha, 65. Nie no, w ten sposób można zarabiać, powiem wam. Nie wiem, czy coś tu jeszcze jest mocniejszego, ale no. A bo wy w głowę dostajecie. A w głowę dostajecie za 30, czyli mogę was tak strzelać sobie pod na dystans. Nice! Przyjemnie. Legionista ginie, dobra, jest. Ba. Dobra, w głowę. Ja myślałem, że to nic nie zmienia, ale dobra, to są jeszcze jacyś futurystyczni. Komandos. Kurde, panie komandos, proszę mnie tutaj tego nie strzelać. Dobra, 250 za nich, ej. To jest dużo. Tech Knight. O kurde. Czy ty jesteś zły? 200. To ja powiem wam, że nie jest za niektórych. Omega. Za niektórych się chyba aż tak nie opłaca. O! Okej, okay. Do mnie też mogą strzelać. Ale dobra, kupiliśmy tego, w sensie możemy coś zrobić. Teraz mamy możliwość kupienia tego. Specjalny spawner. Class. Money making. Dobra, niech będzie. Czyli... To jest, czemu jest taki? On jest taki wielki? O kurde, można go rzeczywiście ewoluować. Dobra, na początku potrzebujemy ewoluować naszego zwykłego. Chociaż strzelec za ile będzie? Za 1600, to drogo. Dobra, ewoluujemy cię. O kurde, nawet jest ani... Dobra, jest mumia, pięknie. I będą... A, wychodzą już, proszę bardzo. Dobrze, w takim razie zobaczmy questy. Moglibyśmy skończyć i dostać 30 tysięcy. Jest to jakaś opcja na pewno, są rebirthy. Możemy też zobaczyć sklep. Możemy kupić 25 tysięcy, możemy kupić 200 tysięcy. Możemy kupić ogromne ilości. Tak naprawdę. Tu możemy jeszcze kupić pieniądze razy dwa. No nie dostajemy zbyt dużo tych pieniędzy na chwilę obecną, więc myślę, że to nie jest. Co to są? Wszystkie piętra? This tycoon is available on the all floors except at first. O, okej. Czyli 10% profitu możemy jeszcze kupić. Możemy kupić teleporty, jakieś inne rzeczy. Powiem wam, że chyba najbardziej w chwili obecnej, patrząc na cenę, opłacałoby nam się kupić 200 tysięcy, żeby zrobić jakikolwiek progres. I myślę, że tak zrobimy. To jest, myślę, najlepsze z tego wszystkiego. Dobra, jest moja mumia, idzie zarabiać. Nie wiem, czy zdążę cokolwiek pokonać, szczerze mówiąc, ale to już jest inna kwestia. Dobrze, zróbmy sobie łucznika na wyższy poziom. Ewoluujemy go. I ma łuk, proszę bardzo. Antyczny. Teraz jest... Klasyczny, dobra, czyli to jest taki Rzymianin, powiedzmy, troszeczkę. Ten za 3000, ciebie też robimy. Czy ty będziesz magiem swego rodzaju? Tak wygląda. Aha, i on jest szamanem i teraz jest ranged, a teraz będzie mele. O kurde, co to jest? Jakiś klasyczny, cyklopy? I teraz jak go znowu zrobię... Teraz już będzie magiem. Powiem wam, że to może być bardzo opłacalne. O kurde, jest mag.
Dobra, proszę bardzo, zobaczmy jak tutaj, 7,5 tysiąca. Ty będziesz teraz tym, a, Rzymianinem będziesz. I teraz znowu będziesz kim? Rycerzem? Jesteś rycerzem, dobra, rycerz już myślę jest w stanie cokolwiek fajnie podziałać. Więc idźcie, zarabiajcie dla mnie. No ja mogę w międzyczasie kupić jakieś podstawowe rzeczy. Medki, po co nam takie rzeczy? Potrzebne nam szyby, tak, szyby są nam potrzebne. Nie wiem, czym oni tędy wychodzą i czy będą mogli tędy wychodzić, szczerze mówiąc, ale to już jest inna kwestia. Z ciebie 2000 już się zbierało. Profit researcher, o, to może być, plus 10% zarabiania. Cubicle, to jest dekoracja. I extra profit researcher, dobra, czyli to jest to, co mogliśmy kupić. To i kupimy sobie szyby, to nie jest problem. Widzę, że to nie będzie jakoś super drogie, w sensie rozbudowanie samego budynku, tylko gorsze będzie zdecydowanie właśnie załatwienie ich. Teraz tak, mamy drzwi laserowe, to może być. Możemy medkit tak kupić. Nie wiem, czy nam ten medkit jest potrzebny i czy możemy go w ogóle. Jest prawa ściana. Właśnie, czy my możemy mieć lepsze bronie? Tube segment. Aj, teraz wychodzicie. Nice, dobrze. A co ja mogę zbudować przed? Co to jest? Courtyard za 700. O kurde, jakie to jest wielkie, to jest bycze. Mogę ścieżki pokupować jakieś? Jakieś drewno zwykłe po prostu? A tu jest kolejny segment i most. Czyli wy po prostu tędy wychodzicie. Niech będzie w takim razie. Prawa ściana. O dobra, to się buduje ogromne. Naprawdę. A to jest strukturalny. Mapa dekoracyjny. Radio. Defensywne? 40 tysięcy? To jest jakaś drożyzna totalna. O, światła są tanie, więc możemy je kupić. To nie jest problem. Myślę, że jakieś takie rzeczy po 1000 to można kupić. Wieża za 12 tysięcy. Ja chyba podziękuję. O, ale tutaj możemy tą tubę zrobić. Niech sobie biegają. Shooting range, to jest strukturalny. Ha, bronie mogą być przetestowane, tak? Czyli co, będzie... Aha, rzeczywiście mogą być przetestowane. I pokazuje nawet obrażenia. Flaga, jasne, flaga jest najważniejsza w tym wszystkim. Skrzynki? Skrzynki też są. Co to jest? Czemu to jest na czerwono przycisk? Pff, winda za 500 koła. To ja chyba podziękuję na razie. Tylna ściana za 2000? To brzmi akurat okej, to brzmi sensownie. To jest akurat takie w miarę. Ciekaw jestem, czy ja będę mógł mieć więcej zdrowia. Dobra, robimy to, co to jest. Gunbroker. Za 400? Jakby bardzo chętnie. Czy mogę od ciebie... Chwila, czy ja mogę od... mogę od ciebie kupować bronię! A nie, chwila, nie mogę, czemu? Aha, bo za dolary się odblokowuje. Dobra, to nie jest jakiś wielki problem, nie? Szef, szafki, światła, to jest okej. To jest wieża znowu, to nie. Myślę, że możemy spróbować jakby tą, to przednie wejście. Właśnie to, front wall, to main gate może być. Możemy sobie bramę otworzyć bez problemu. Możemy zrobić sobie drabinę. I będziemy mogli... Ja bym bardzo chętnie chciał snajperkę. Jakby to byłoby dla mnie kozackie. Reaper w koszty 450. Dobra, zobaczmy. To jest moja secondary. To nie chcę tego zmieniać chyba. Done. Chciałbym moją główną. Jest snajperka. Ile ona kosztuje? 12 tysięcy. 71 obrażeń. 45 tysięcy. Dobra, są w stanie kosztować dużo. Kupmy na razie najsłabszą snajperkę. Customize. Extended magazine. Extended? A ile mogę mieć pocisków? 15, 30, 60. 60 pocisków brzmi jak kozak. Szczerze. Totalnie jak kozak. Czy teraz będę mógł stać u siebie na bramie i po prostu strzelać do nich? A co tutaj było jeszcze do kupienia? A, żeby mieć helikopter. Okej, może być. A co tutaj było? A tu była ta wieża obserwacyjna za 12 tysięcy. Już pamiętam wszystko. Dobra, wchodzimy do siebie na mury i będziemy pilnować. O, tu są kolejne rzeczy. To jest strukturalne jakieś. Nie, to jakoś nie mnie interesuje. No i się tu tłuką. Czy to są moi? Dobra, dostał! Kurde. Nie znikaj. 142, 71, 140. 600 teraz dostaję. Czy to jest w ogóle opad kuli? Jakby ja nie jestem pewien, muszę zobaczyć. To jest mój? Też nie jestem pewien, czasami którzy są moi, a którzy nie są moi. Ten nie powinien być mój. Ten też nie był mój. Tamten. Tu chyba jest opad kuli, mi się wydaje. 142. Jest opad kuli, może minimalny, ale jest. Dobra, tamtego zestrzelimy. Puf. Puf, 71. On ma więcej zdrowia, zdecydowanie. Ło, 800, nice. Pyk. 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 Trzy strzały i go nie ma, kurde. Go, go, go.
pyk, i cyk, i 800 kolejne. No i w ten sposób można zarabiać, moi drodzy, kurde. Moi tutaj cisną również bardzo ładnie. No, mogę mieć 70 naraz, kurde. Tylko stać i strzelać. Tak naprawdę przydałoby się po prostu mieć lepszą broń. Jakbyśmy mieli lepszą broń, to mogliśmy jeszcze bardziej cisnąć. Tamte najlepsze snajperki. Dobra, 80 coś tysięcy zarobiłeś, ty jesteś jakiś chory, kurde. W którym momencie? To, ale nie, chwila, czy jak ja do nich strzelałem, to jakby on dostawał te pieniądze, czy ja je dostawałem? Wydaje mi się, że ta snajperka to jest kozak rzecz. Ile ona ma? 71. Czy jest coś, co ma więcej? To ma 90. Ale za 25 milionów, to się nie opłaca. Tu są co? To są... Aha, to są karabiny po prostu. Tak, to są karabiny. Tu są też karabiny. One też mogłyby być ok. Ale nie jako główna broń, nie jako główna broń. Jako zapasowa ok. P90. P90 mogłoby naprawdę tu porobić sporo rzeczy. Dobra, a secondary? Czy mamy coś do wyboru? Nasz zadaje 15. Czy będzie... Jest Desert Eagle. Ale jest też jakiś Rhino, który zadaje 40. Gold Desert Eagle, dobra. Rhino, hip accuracy, aim accuracy, recoil. Chyba jednak mimo wszystko to wezmę. Customize? Co możemy zrobić? Nie możemy nic tak naprawdę zrobić. No to okej, to nieważne. Mamy dwie brońki, mamy tego Rhino. No dobra, no on będzie tłukł dosyć specyficznie. 6 pocisków w tego, to nie jest zbyt dużo, ale możemy cisnąć. Dobra, teraz przydałoby się nam łucznika ulepszyć. 34 tysiące, moi drodzy. Ciśniemy. Teraz mamy kusznika z średniowiecza. Dobra, ciebie za 65, a ciebie za ile? Za 185. Czas zarobić. Co to jest? Schody? A po co mi... O, można drugie piętro kupić. Światła, poproszę. Co jest na drugim piętrze? Na drugim piętrze mamy cash synthesizer. O, plus 10 na sekundę. Shooting range większy. I ścieżki, może być. Tu są teleporty, nas nie interesuje. Attack researcher, to są jakieś boosty. Do moich klonów tego obrażenia większe. Aha. Nie wiedziałem, że można nawet zabijać kogoś innego. Siema, dzięki. Okej. Okay. Jakby nie spodziewał się chyba tego totalnie. Ale ja w to nie wnikam, nie? 24, dobra, mamy ścianę. Mamy armor, mamy gun table. Mamy kolejny profit researcher. Cubicle, niech będzie. I tu jest za 100 tysięcy, to nie. Ale na moje już będą miały za to więcej tego. Więcej zdrowia w tym momencie. Więc powinno być całkiem spoczko. Więc możemy cisnąć, możemy tak naprawdę coś postrzelać. Możemy też z tego Rhino postrzelać. Może tu w ogóle na tą wieżę wejdę. To jest też jakaś opcja, kurde. Czy ten gościu znowu do mnie biegnie, czy mi się wydaje? Gdzie on jest? On gdzieś tam biega. Nie, to nie on. Gdzie jest ten gościu? Nie wiem. O kurde. Ach, dobra jest. Nice. Czy on gdzieś tam biega, czy on biega gdzieś przy mnie i będzie mi przeszkadzał? Wydaje mi się, że sobie poszedł, szczerze mówiąc. Więc chyba jestem w stanie pójść tu na górę. O kurde, znowu. Nie, no ten pistolet jest super. Na blisko jest kozak. Komandosi, kurde. Żegnaj, panie komandos. Dobra, idziemy na górkę. A nie ta strona. Totalnie. O kurde. Dobra, elo, ja idę na górę. Nie strzelajcie do mnie, proszę, tylko. O, strzela do mnie. No nie, no. Leszek. Ale się, kurde, uwziął, powiem wam. Ale się uwziął. Siedzi i się uwziął, kurde, cwaniak. Nie wiem, dostaje tyle samo pieniędzy co za innych, ale niech będzie. A, bo on ma, on jest pierwszy na serwerze, on się boi po prostu o swoje życie. Gdzie on jest? Leżysz. Elo. Super gracz na serwerze, pierwszy na serwerze. Ale jestem super, defensywny. Dobra, robimy to. Toggle turret. Off. On. Chcę, żeby był włączony. Włączony. Ja sobie postrzelam tutaj do ludziów. Uf. O, niżej, niżej. Czemu to... A, bo to jest mój. Pewnie. No okej. Okay. Rzeczywiście robiło to jakikolwiek sens. Czy to są tego leszka jakby te? Czemu one tak biegają jak popaprane? O co nam chodzi? Patrzcie, jak one biegają w ogóle. O co tu chodzi?
Kurde, o co chodzi? Biegają jak naprawdę powalone. A czy on wylazł już? Nie, one biegają tylko tak specyficznie. Nie jestem w stanie nawet trafić. Kurde. O, spadłem. Nie, to nie on łaził. Dobra, wszystko jest okej. Ja chciałem sobie tam pójść postrzelać, żeby on nie przeszkadzał jakoś wybitnie, ale no. 13, mamy 12 tysięcy w tym momencie. Kurde, czasami trzeba... Dobra, idziemy tą mumię, kurde, to się będziemy klepać. 40, 80, 80, dobra, do widzenia. Cyklop leży. Komandos sobie leży. Dobra, i możemy teraz sobie cisnąć. Wydaje mi się, że tu nie będzie jakichś większych problemów w tym momencie, tylko żeby ich tu strzelać rzeczywiście. Siema. Ciebie chciałem zestrzelić, teraz ciebie chciałem zestrzelić. Tam ktoś biega z zielonymi włosami, czy mi się wydawało? Dobra. Tego pociśniemy. Siema. Dzięki za pieniądze, że tak... O, kto tu się zrespił? Muszkieter? Co ty tu chciałeś mi zrobić, kurde? To jest w ogóle tylko jedna tata? Wieża? Naprawdę? Czy tamten gdzieś strzela, czy... Muszkieterzy się pojawiają, że tak powiem. Gdzie jest tamten? Bo on na bank gdzieś tam próbuje mnie pilnować. Co to jest? Gracz? Czy co to jest? Ała! Proszę się ode mnie odczepić. Byłbym wdzięczny mocno. Pyk, dobra. Pup. Pup. Dziękuję. Pup. Dobra, idę sobie na górę. Czy on będzie znowu we mnie strzał? To jest moje pytanie wielkie, czy... No co za gałgan jeden? Siema. No i nie żyjesz. I dzięki. I teraz ja sobie tu idę na górkę. Przeładuję sobie. Mam nadzieję, że uda mi się tu wejść na górkę. A on nie będzie wiedział, że ja tu wlazłem, szczerze mówiąc. Ale zaraz zobaczymy, bo może mnie zaraz trafić. Wejdź tu! Nie widzi mnie chyba. Są... To jest jego jakiś żołnierz, kurde, popaprany. Dobra, nieważne. Powinniśmy sobie stąd zarabiać tak naprawdę. Pup, pup. Dobra, i 1000 do kieszeni. Czy on mnie zobaczy, myślicie, stąd? Czy nie ogarnie tematu jakby, że ja stoję tutaj wyżej? Może coś upgrade'uje? O! O, dobra. Też do mnie strzelał. Ale dostał, dostał. Nie spodziewał się. 180 tysięcy, bardzo ładnie. Możemy znowu zrobić upgrade czegoś. Moglibyśmy maga zrobić. O kurde, z 47 na... Ale attack speed spada mocno. Dobra, zróbmy rycerza. Niech będzie rycerz. Rycerz idzie na kolonistę, a tego też możemy. 115, też bardzo chętnie. Na, od razu na kolonistę. I ma muszkiet. Dobra, nie jest to jakoś może wybitnie dużo, ale zawsze jest to coś, nie? Zawsze jesteśmy w stanie coś podziałać. Bardzo spoczko. Idziemy zabić ostatni raz naszego tutaj wspaniałego gracza komputerowego, który nam... strzela cały czas w nas. Nie wiem, czy go zobaczę w ogóle. Czy on gdzieś się tam kręci w ogóle? Gdzie on siedzi? On się gdzieś tam kitra na bank. Nie widzę go totalnie. He? To jego żołnierze chyba. No, dostają, ale nic się nie dzieje. Czy on gdzieś tu przylazł? Bo jakby ja nie widzę totalnie. Łazi mi nie łazi, więc nie wiem, o co chodzi. Na wieżę też nie wlazł. He? Nie, no jest na serwerze dalej. To nie jest on, żaden z nich. Tam gdzieś się poszedł bawić? Nie, to są... Chyba zwykli jego. Nie, to na pewno są jego zwykli. Nie, to też nie jest ktoś od niego. Nie rozumiem. Zgłupiałem trochę. Czy on gdzieś... Nie no. Nie widzę go nigdzie. Jakby stoję w miejscu. Jakby chciał, to by mnie trafił. Ale czy on po prostu nie przylazł tu? Co to jest? Nie, to jest normalny gość jakiś tam do strzelania. Halo?
Witam mumię. Nie widzę go, kurde, nigdzie. To nikt z nich. To też nie on wyszedł. Ha. To też nie on. Słyszę, że tu coś klikają na klawiaturze, szczerze mówiąc. To sobie rzuca i strzela. On ma tą snajperkę, ale on ma pewnie zasłonięte, nie? Żeby nie można... O, dobra, to działko, to działko. Dobra, już wszystko rozumiem. Czyli skitrany siedzi w bazie. Dobra, rozumiem wszystko. O, tak to go nie widzę, kurde. Nie widzę go, żeby na tej wieży był, czy gdziekolwiek indziej. Czy żeby strzelał? Nie, no nie widzę go totalnie. A. Opuszczone. Dosłownie wszystko jest opuszczone przez niego. Nie, nie, na górę tam nie wejdę. To też nie ma opcji. No dobra, nie ma co tu się chyba bawić tak naprawdę z nim. Najłatwiej nie zrobić reset charakter, żeby się szybko dostać do siebie. W międzyczasie mógłbym tyle tak naprawdę postrzelać. To byłoby o wiele lepsze. O wiele lepsze. 106 tysięcy, czy jesteśmy w stanie coś zaupgrade'ować? 175. 375. 250. Czyli musielibyśmy maga zaupgrade'ować. 175. To jest do zrobienia, żeby tutaj postrzelać trochę i ogarnąć ten temat. Tylko lepiej się strzela z wysokości, nie? Jakby no on ma tę wieżę za 12. Może to w sumie jest też opcja, zrobić tą wieżę za 12 tysięcy i z niej po prostu strzelać. Dobra, o. Bo... Nie wiem, czy to ma szyby, szczerze mówiąc. Czy to jest szyba? Nie jestem pewien, czy to ma szybę. Ale jak sobie stanę tu, to nie będzie w stanie za bardzo mi nic zrobić, nie? Tak myślę. O, stąd. A sobie mogę strzelać do wszystkiego. Stąd. W kosmitów, kurde, i w inne rzeczy. Pyk. Pyk. I 600. I w potylicę. O, jeszcze nie zginął, teraz zginął. Ale w tych nowoczesnych też można strzelać i dostawać spoko pieniądze. O kurde, w tych to już jest trudniej. Gdzie wy macie zdrowie? O kurde, trafić im w głowę to nie jest taki banał, powiem wam. Tu jest jakiś. Chwila. Jest, dobrze. O, tu jest ich, kurde, sporo. Za wysoko. Dobra, wyżej, niżej. Niżej, tu. Cyk, proszę bardzo. Wyżej. Czemu tam ich tylu idzie jeden za drugim? O co chodzi? Dobra, ci są za 2000. To jest kozak, szczerze mówiąc. Teraz ktoś są moi. Ten jest mój. Ci są moi. Ten nie jest mój. Dobra, tego można załatwić. Zresztą większość można załatwić, ale no. Za większość nie dostaniemy sensownych pieniędzy, więc... To już kolejna kwestia. To jest jakiś kolejny snajper. Powiem wam, że bardzo przyjemna gra, tak naprawdę. Bardzo mi przypomina gierkę Age of War. Więc myślę, że bardzo fajnie można się tutaj bawić. Kurde, dawaj, dawaj, chodź tu, tchórzu. Na pewno to że daje dużo tego. Że daje bardzo dużo pieniędzy, to jest bardzo przyjemne. Czy nasz przeciwnik gdzieś tu się kręci? Nie wygląda, jakby się kręcił. Wygląda, jakby w ogóle sobie odpuścił totalnie. Dobra, dziękuję. Ile mamy? 108. Dostajemy 1300 na sekundę? Naprawdę tak dużo? Nie wydawało mi się, że 1000 coś na sekundę? Może nasi przez to, że są lepsi, dostajemy aż tyle. No, 100 tysięcy już się uzbierało, bardzo ładnie. 213, dobra, zobaczmy, kogo jeszcze jesteśmy w stanie zrobić na kolejnym tym. I teraz dostajemy... Colonial, bardzo fajnie, jeśli chodzi o to. Także, jak widać, zrobiliśmy ewolucję. Możemy zrobić oczywiście więcej, więc jeśli byście chcieli więcej odcinków z tej gry, to dajcie teraz znać w sekcji komentarzy. Ja będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny wam za to oczywiście. A póki co zapraszam do gry, którą znajdziecie oczywiście w opisie. A póki co też trzymajcie się ciepło, no i cześć!